Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis. Telefon to jest wspaniała sprawa. Się, pozwala się komunikować na całym świecie. Zatroszczyć się o to, jak się ktoś czuje, pozdrowić, przekazać wiadomość jakąś pilną. No jest, jest to bardzo użyteczne urządzenie, bez którego już dzisiaj sobie nam trudno w ogóle życie wyobrazić. Chociaż było inaczej kiedyś. Tylko, że z telefonu trzeba umieć korzystać. Często się zdarza, że ktoś dzwoni nieumówiony i nie pyta się. Czy, czy to ktoś w ogóle jest jakiś tam znajomy, dobry znajomy, czy jakiś tam dalszy znajomy, czy coś takiego. Nie pyta się, czy, czy ten, do którego dzwoni ten adresat, ma czas, czy nie jest zajęty, czy coś takiego. No on odbiera telefon, bo może coś ważnego, tak? I tylko zaczyna opowiadać od Adama i Ewy jakieś tam swoje historie życia. I przez dwie godziny na przykład nadaje. A tamten ktoś już po prostu startuje do nieba, prawie, z nerwów. Ma pilne rzeczy do zrobienia, no ale ktoś mu nie daje, bo mu przez myśl nie przejdzie. Brakuje wyobraźni, że ktoś nie ma czasu, lub nawet ochoty tego wysłuchiwać. Dlatego, kochani, apeluję, gorąco apeluję, jeżeli chcesz do kogoś zadzwonić, albo umów się na telefon konkretnie, albo jeżeli nie jesteś umówiony, na wstępie zapytaj się. Nawet jeżeli to jest osoba jakaś bliska, Dobra znajoma. Czy, czy masz chwilę czasu dla mnie, czy mogę mówić? Czy jesteś zajęty? Tylko uwaga. Jeżeli się pytam, czy, czy ten ktoś ma chwilę czasu, to pod pojęciem chwili nie powinienem mieć na myśli dwóch godzin na przykład. To nie jest chwila, to jest, to jest nieco dłużej niż chwila. Albo czy moglibyśmy się umówić na dłuższą rozmowę, taką jakąś pół godziny, godzinę na przykład, żeby porozmawiać. Ale to wtedy pytanie, czy moglibyśmy się umówić. Jeżeli ktoś powie, no proszę bardzo, teraz mów, no to w porządku, tak? Ale nie narzucajmy tego absolutnie. Ktoś może mieć swoje obowiązki, swoje troski, swoje plany życiowe, a ty wchodzisz w butach bez pukania. I nawijasz swoje po prostu. Nie, tak nie postępujmy. Telefon to jest użyteczna sprawa, ale niech nie, niech nie będzie w, naszym, w naszych rękach narzędziem terroru.